Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Mogą być hałasy, dlatego że ryż mi się gotuje. To będzie filmik perfumowo-makijażowy. Zacznę może właśnie od makijażu. Pomadka, powróciłam do tych moich ukochanych, najbardziej komfortowych, przepięknie wyglądających pomadek z Contigo Mauve. One są niesamowicie komfortowe, przepięknie kryjące, jednym takim pociągnięciem. Wyglądają tak aksamitnie, nie lepią się, są długotrwałe. Mam ich 4. Trochę różu, trochę bronzera. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, jest w całości wykonany paletą Kwitnąca Wiśnia. Użyłam 5 cieni, w tym 4 matowe. Ja w ogóle odkąd otrzymałam tę paletę, praktycznie z matów tylko korzystam. Z błysku, tak naprawdę błysk tylko jeden sobie wypróbowałam w użyciu. Żadnego też nie swatchowałam. Jeżeli chodzi o cienie, użyłam matowego różu Kwitnący Róż. Trochę roztarłam tym rumieniec wiosny. Przyciemniłam korą dębową. Tak samo jest ten dół, czyli właśnie ten róż, trochę roztarty na dole, takim morelowym. Przyciemnione właśnie tym takim brązowo-bordowawym. A w kąciku mamy pośród lampionów na Nyxie. Generalnie to, co zauważyłam, jak użyłam raz bez Nyxa w kąciku, ten turbopigment nie nadaje się do użycia w kącik bez Nyxa. Przypuszczam, że na górną powiekę również. Także koniecznie Nyx, żeby go szybko wyłapał i żeby nie było osypu. Jeżeli chodzi o perfumy dnia, a tu jeszcze mogę pokazać makijaż też pod kulczyki, między innymi. Znaczy wszystko dopasowane oczywiście. Perfumy dnia, więc mogę powiedzieć tak, że rozpakowałam pewne rzeczy i właśnie sobie tak testuję pewien zapach na prawym przedramieniu nadmorski, który uważam za niesamowicie intrygujący, ciekawy, nietuzinkowy, bo ma pewne wspólne cechy z innymi nadmorskimi klimatami, ale jednak ma pewien taki, powiedziałbym, środkowy motyw, który wybrzmiewa dosyć długo i który tak naprawdę nie kojarzy mi się z żadnym innym nadmorskim klimatem, chociaż początek i koniec tego zapachu faktycznie przypomina takie klimaty nadmorskie, takie algowe w stylu Il Profumo Aria di Mare, czy też Acqua di Sal Profumum Roma, także takie klimaty, które chyba nie do końca mi podeszły, to znaczy nawet nie o to chodzi, że one mi nie podeszły, tylko w pewnym momencie widząc, że tak naprawdę takich klimatów nadmorskich, algowych jest dużo więcej niż podejrzewałam, czyli w tym momencie ten zapach stracił swoją nietuzinkowość, to w tym momencie taki zapach już mi do końca, nie do końca już po prostu pasował. Oczywiście nie umniejszając na przykład jego dobrym parametrom, dobrej jakości, jego ładności, ale ja poszukuję takiej prawdy nadmorskiej, jednocześnie takiej niesamowicie nietuzinkowej, pozbawionej całkowicie nut kolońskich. To jest pewien obraz z głowy, którego szukam. Niektóre zapachy są bliskie temu, natomiast nadal nie ma takiej stuprocentowej wizji tego, co sobie wymyśliłam. Ale ciekawy zapach i na pewno pojawi się w ramach tego programu, w ramach a la telewizji perfumowej. Także tam będzie można dokładnie o nią posłuchać, łącznie z nazwą. To jest akurat taka marka, która jest niespecjalnie w Polsce znana. Także to jest jedyny zapach w sumie, który poznałam tej marki. Jeżeli chodzi o drugie moje przedramię, to mam w sobie w użyciu pewien zapach Voluspa, unikatowy, który ma w sobie m.in. takie nuty owocowe tropikalne, bardzo dobrze wyczuwalne, mocne, słodkie, dosyć dobrze oddane mango. Ten zapach jest niesamowicie wyrazisty, intensywny, soczysty, ma też w sobie pomarańcze oraz dziką wilczą jagodę. Takie dzikie jagody, wilcze jagody, no takie powiedzmy, mają się taki motyw, miał być taki właśnie jagodowy. Powiem szczerze, poznałam też inny zapach kiedyś w Voluspie właśnie z jagodami. To był taki trochę, taka jagodowość bym powiedziała, trochę w cudzysłowie soczkowa, to znaczy niekoniecznie taka bardzo botaniczna, leśna, naturalna, taka bardziej jak taki pewien napój dla dzieci, on się nazywa Leonek, taki z jagodą właśnie, albo taki jagodowy sos do bułek na parze, generalnie takie trochę tego typu klimaty. Natomiast tutaj tak naprawdę tej jagodowości w ogóle nie czuć. Ta pomarańczowość jest raczej taka też nie do końca się wybijająca. Głównie zdominowuje cały zapach mango. Powiem tak, to jest trochę inny wydźwięk mango niż na przykład w Nirmala. Chociaż ta pewna wersja Nirmali jest taka trochę w tym klimacie, tylko że jest taka bardziej jeszcze osłodzona. Ten zapach jest taki bardziej słodki owocowo. Tamten bym powiedziała
jest owocowy i jest słodki, ale to jest tam słodycz tej Nirmali, tej takiej wersji bardzo przesłodzonej, taka właśnie przesłodzona i taka cukrowa. Tutaj jest tak bardziej owocowa. Także dziękuję za uwagę, dajcie znać, co u Was dzisiaj w użyciu. Generalnie ja globalnie raczej coś innego użyję. Dostałam w prezencie próbkę zapachu, który dawno za mną chodził, po prostu, który ciągle gdzieś miałam z tyłu głowy i nie mogę się doczekać przetestowania, więc prawdopodobnie on pójdzie w użycie. Jest to zapach, który ma mieć w sobie po prostu tyle prawdy porzeczkowej. Po prostu liczę na olśnienie. Generalnie ja już w pewnym momencie nie byłam pewna, czy ten zapach nie ma, czy ja go nie mam. Na pewno go nie przetestowałam, natomiast czy ja go nie mam, ponieważ jedna osoba, której coś kiedyś kupowałam, miała ten zapach. I nie wiem właśnie, czy ja wtedy nie odkupiłam próbki, ale jeżeli odkupiłam, to ja nie wiem, gdzie ona jest, ale nie chce mi się wierzyć, żebym takiego zapachu nie przetestowała od razu. Tutaj oczywiście od razu potestuję, od razu mogę powiedzieć, że paczkę, którą dostałam, jest poperfumowana pewnym zapachem, który mnie tak olśnił. Jest to Russian Tea Musk Milano. Po prostu tak fenomenalnie wybrzmiała ten zapach w postaci nawet tego poperfumowania przesyłki, że ja już muszę się zacząć rozglądać za tym zapachem. Także dziękuję za uwagę i może będzie tak, że takie te a la dzienniczki perfumowe będę stawiała też w ramach jakiejś godziny emisji w ramach tej a la telewizji perfumowej. I koniecznie też dawajcie relacje, co u Was w danym dniu w użyciu globalnym, w użyciu testowym, co właśnie, wiem, może zaintrygowało po nutach, jak gdzieś tam trafiliście na przykład gdzieś w internecie, nie wiem, jaki zapach Was kusi pod kątem zakupu, można zdawać takie po prostu aktualne, różnego typu relacje perfumowe, też o coś pytać, proponować filmiki oczywiście. Tak, ja po prostu się tutaj już bawię włosami, bo mam umyte, trochę porozczesywane, na razie jeszcze nie tak całkowicie, trochę się nie do końca dobrze układają, ale cóż, w każdym bądź razie będę zdać odnośnie tego nadmorskiego, odnośnie relacji dalej na temat woluspy. To jest zapach, który się nazywa coś ma w sobie, to jest seria japonika, z takiej serii japońskiej, co jest ogólnie unikat i zapach ma coś chyba z jagodami w nazwie, to w sensie tak, nie wiem, goi, goji. Tak, natomiast nie ma dla mnie tej cierpkości, także dla mnie te jagody są nie do końca wyczuwalne. Tak też tutaj przymrużam oczy, że sobie można pooglądać, jak te cienie z kwitnącej wiśni tutaj się układają. Generalnie bardzo dobrze mi się z tą paletą pracuje i to faktycznie jest taka paleta do takich szybkich, upiększających, różowo-brązowawych makijaż. Także to jest taka rola, której oczekiwałam po Naturalny Glam, która tam w ogóle się nie ukazała. Tutaj faktycznie się to sprawdziło, z cieniami się pracuje niesamowicie prosto. Także akurat paletę kwitnąca wiśnia polecam. I wydaje mi się, że te przy współpracy dużo lepiej wypadają niż te inne. Także dziękuję.